Widziałam kiedyś jedna, przeszła koło mnie taka malutka kaczuszka, taka, z takimi ustami, Boże. Tylko widać było usta, a jej w ogóle nie. I ona tak chodziła, i tak jak paf w tej... W ogóle, Boże, pożal się, Boże. Ale tych dwóch, co wymieniłaś ostatnich, nie znam. Ale widziałam. I uważam, że to są osoby takie... Cicho, że szukam słowa. To są osoby... Każdy z człowiekiem, tak? Co ja mogę o nich powiedzieć? No są, za chwilę ich nie będzie, no i po prostu tak jest, nie? Tak jest, no po prostu jest. A polska Angelina i na przykład Doda zawsze są, zawsze były i będą. No taka jest prawda, a one po prostu są przejściowe. I, bo są, tak? Zaraz będzie inna, większa skandalistka i też będzie przejściowa. No tak, takie życie, tak? Bo człowiek bez charakteru, człowiek, który nie ma swojej drogi, który jest taki, bo jest, tak? I nie ma nic do pokazania, albo tylko świeci dupą, albo coś tam i myśli, że kurde, coś tam zrobi w ogóle, albo się przypina do drugiej osoby, to jest po prostu, to jest człowiek, który sobie jest. I ten człowiek sobie jest i będzie sobie człowiekiem. Z Natalią Siwiec, no mamy wspólnych znajomych. Ja tutaj nie przyszłam nikogo obgadywać, bo to ja jestem tą w sumie gwiazdą schodzącą. Ale co mogę powiedzieć o Natalii Siwiec? No każdy tak się jej czepia, no i dziewczyna po prostu robi coś w modelingu, ma super plecy, bo ma tego swojego faceta, który jest za nią. Rękoma, tak? To się mówi? Nogami? Czy jak to się mówi? Rękami, nogami, tak? Czy czym? Sutkami! No jest dobrze, no i są sobie i jest Siwiec, no proszę. I Natalia Siwiec, tak? I co, wy żeście mnie tu ściągnęli, żeby obgadywała Natalię Siwiec? A sądzisz, że Doda będzie zawsze? No a nie ma jej zawsze? No zawsze jest, nie? Jest. Bo mówicie o tym, że Doda się już skończyła. No jak się skończyła, no ona tak troszeczkę, wiesz, pewnie jest zazdrosna tą lafiryntkę Siwiec trochę i tam, wiesz, jedna drugie gra na nosie, no i to jest, wiesz, to jest takie, wiesz, przekamarzanie się, moje zdanie, ale Doda jest Doda, tak? No, jestem za Dodą. No postaw mnie, a Natalię Siwiec. To wiadomo, słuchaj, ja jestem wysoką dupą. Patrzcie, no dobra, okej. Okay. Chcecie wiedzieć, co sądzę o Natalii Siwiec? Natalia Siwiec jest modelką, fotomodelką, bo jest bardzo niziutka, bardzo szczuplutka, no i wiadomo, no każdy robi to, co lubi. Agnieszka Orzechowska jest mega wysoka, ma kurde, jest zajebisty brzuszek, zobaczcie, patrzcie to, mięśnie, a jaki tyłek, to normalnie to jest, wiecie, niepoważanie, nie? No i to jest Orzechowska. I jak Orzechowska i spotyka się Natalia Siwiec z Orzechowską w jednym klubie, tak? Idzie malutka dziewczynka, najpierw idą usta, później idzie Natalia Siwiec. A naprzeciwko idzie seksbomba Orzechowska. I wszyscy mężczyźni za nią. No to jak to jest? No proszę was.